Jacek Kuranty. No to byłby nieprawdopodobny finisz i powrót z rezultatu 0-2. Matulewicius, był tam Wodecki, karny! A nie! Coś nieprawdopodobnego! Sędzia dał teraz numer niesamowity, bo to nie było rzutu karnego absolutnie. To coś niesamowitego! 92. minuta meczu. Jak tak mieliśmy bardzo słabe emocje do 87. minuty, 8. To teraz mamy... Widzimy czyste wybicie piłki. Nie ma mowy o karnym. Sędzia był bardzo blisko z tego. No, no to jest niesamowita sprawa. Jest korekta. No. Jeszcze rozmowa z asystentem. No ale to co asystent, to już dla mnie szok jest. Ten sędzia już nie powinien bliska dostać w takim układzie. Asystentem się idzie komentować, jak on był 5 metrów od sytuacji i tutaj... Prosimy naszych kolegów z wozu transmisyjnego, by nam pokazali jeszcze tę sytuację. Będziemy sobie na jej temat rozmawiać, panie Andrzeju, żeby kibicom także wszelkie wątpliwości... Ja się zagotowałem jak kibic teraz, ale... Wyjaśnić. Ale naprawdę, no to... O, i teraz mamy. Ślizg, wybita piłka. Tak, zgadza się. I sędzia, proszę zobaczyć, gdzie jest sędzia. I on idzie konsultować się z asystentem? Dziewięćdziesiąta trzecia minuta meczu. Panie Andrzeju, spokojnie, spokojnie. Nie lubię sędziów. Najważniejsze jest to, drodzy Państwo, że mamy rzut karny. Protestują piłkarze, to słusznie. My będziemy o tej sytuacji na pewno rozmawiać w poniedziałek w programie Ekstraklasa Raport. Zapraszamy o godzinie 18.30. To pytanie, czy sprawiedliwości stanie się zadość i ten rzut karny nie zostanie wykorzystany. Błażej Telichowski napomniany żółtą kartką. Jacek Kowalczyk, dobrze dostrzegłem. On będzie wykonywał ten stały fragment gry. Były piłkarz Polonii Warszawa. Tak jest, numer 16, Jacek Kowalczyk, 93. minuta. Kowalczyk i broni Przyrowski! Taka tutaj jest wrzawa, jakby Polonia zdobyła bramkę. No, czyli sprawiedliwości stało się zadość. Tak jest. Zadowolony? Tak, no już mi trochę przeszło. Sebastian Przyrowski, absolutnym bohaterem Polonii Warszawa. Był bohaterem w meczu z Arką Gdynia, wtedy w 93. minucie obronił nieprawdopodobnie strzał zawodnika Arki. Niepotrzebnie lecą już do sędziego, ale rzeczywiście sędzia...